Siemanko, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku otwieramy multipaka z kolekcji Angry Birds. W takim multipaku mamy 5 saszetek i 2 karty z limitowanej edycji. Jak już możecie zobaczyć, są to moje powtórki, Zoe i Zeta. Mamy tutaj je, wcześniej je trafiłem w innych produktach, w starterze i w małym multipaku, w małym takim blisterku. Więc rozpoczynamy dzisiejszy unboxing i miejmy nadzieję, że w tych saszetkach wpadną karty specjalne, których nie mam na razie. A jak zapewne widzieliście na ostatnich odcinkach, bardzo ciężko trafić karty Legendary i Epic. No, saszetki w przeciwieństwie do naklejek, tu już jest większy problem, są mocno przyklejone. Więc może najpierw odkleję limitki, żeby ich nie uszkodzić. A teraz może się uda. Bardzo mocno sklejone. I to praktycznie każda. Ale się udało. Limitki sobie tutaj na bok odłożymy. I lecimy z unboxingiem 5 saszetek. No i pięknie. Mamy kartę Legendary The Blues. I z bazowych. Silver plus Leonard, Red plus Silver, Police Bird i Terence. Tym razem karta RAR, Clash Chuck. I z kart Commons mamy Alarm Pick, Piglab, Funny Pick i Pick City. Znowu taka saszetka z samą przedstawicielką Pig. I z tego co pamiętam, te 3 chyba też wpadły w tej jednej saszetce, tego nie miałem. Pig City. No pięknie, mamy w końcu kartę Epic Ultra Zoo, 3 jajeczka. A z bazowych mamy Leonarda, Zeta, Leonard plus Courtney i Teleskop. Hero Red. To już jest powtórka karty RAR. I z bazowych mamy Zeta's Home, Trampoline, Zeta plus Seal i Submarine. Ostatnia saszetka. Mamy Totem Chuck. Jeszcze nie wpadła ta karta. I z bazowych Pig Plane, Leonard plus Gary, Ice Bullet i Ice Pool. Tak więc, moi kochani, mamy otworzone wszystkie produkty karciane z kolekcji Angry Birds. Będzie teraz uzupełnianie pierwsze i zobaczymy, ile kart mamy na sam początek. Tak więc, moi kochani, to by było na dzisiaj wszystko. Dzięki za uwagę, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!